Mole spożywcze to złożony problem, ale jest na nie pewien sposób. Musisz zwrócić uwagę na kilka rzeczy jednocześnie. Po pierwsze, przejrzyj wszystkie produkty sypkie, takie jak kasza, ryż, mąka, czekolada, orzechy, bakalie. Czy w środku, w tych produktach, nie ma żerujących larw, czy nie ma złożonych jaj, czy nie ma obszędu? Dodatkowo sprawdź opakowania papierowe i plastikowe, czy nie ma na nich małych dziurek o średnicy około 1 do 2 mm. Jeżeli tak, to może świadczyć, że w środku żerują larwy. Dodatkowo wyrzuć te produkty z domu. Następnie wyjmij wszystko z szafek, wyczyść, odkurz. Takie miejsca jak łączenia płyt meblowych, zawiasy itd. Następnie opryskaj te wszystkie miejsca środkiem owadobójczym. Taki gotowy preparat znajdziesz w sklepie ogrodniczym lub w sklepie budowlanym na dziale dział i ogród. I dodatkowo do zmonitorowania Twoich działań, czy były skuteczne, kup lepy na mole spożywcze. Rozwieź w kuchni lub połóż gdzieś nad meblami. To powinno wystarczyć.